Cześć! Witam wszystkich fanów chińskich klocków i moi drodzy, ten zestaw, który dostałem już dawno od jakiegoś fana, Dr. Star Mini Blocks 561 250 elementów. Wow, w takim opakowanku pomyślicie? No, ponoć kochani, tak, sama opakowanka już jest dość mocno specyficzne, co już tu widzimy. Do wyboru, patrzcie, ile mamy wróżek, a przecież wróżki, frenzy i elfsy to jest coś, co wszyscy lubią na YouTubie, więc... No i cóż, kochani, bardzo ciekawie coś w środku, bo wiek 14 plus sugeruje pewne rzeczy, że ta pani to nie jest dla najmłodszych, kochanieńcy, nie jest dla najmłodszych. No i ten tekst na początku: develop fine motor skills, build these micro blocks with imagination, enjoy the fulfillment of your own masterpiece. No po prostu tekst, jakbyśmy jakiegoś mistrza coachingu byli, nie wiadomo czego. Butterfly Apes, nie powiem, no, tak zupełnie szczerze, opakowanie wygląda profesjonalnie, nawet z tymi kwiatkami tu. No wygląda dość mocno profesjonalnie mimo wszystko, dość ciekawie, przede wszystkim duże, ogromne, no spójrzcie, jakich to jest dużych rozmiarów naprawdę. No otwórzmy sobie, zobaczmy co mamy w środku i przede wszystkim co z tym da się zrobić, bo... Czy wy to widzicie? Słowo mini blocks wzięli sobie do serca jak mało kto. Co to jest? Spójrzcie, jaki to ma gabaryt. Orzesz klocu złoty. Ale jest grubo. Spójrzcie, to jest na przykład dla przykładu zwykły klocek Lego. Czyli tu upchano 8 studów, gdzie tu upchano 2. Wow, wow, wow. Ale czekajcie, mamy więcej rzeczy. Separator! Wow! Jak słodziutko, jaki słodziutki. Nie powiem, on się raczej przyda zdecydowanie. Ten zestaw to był jeden z większych perełek, które czekało od jakiegoś dłuższego czasu na to wszystko. Bo cóż, spodziewaliśmy się, że to będzie źle. Spodziewaliśmy się, że będzie... I w ogóle czemu cztery zielone są w ten sposób, a reszta jest tu? O co chodzi, Chińczyki? Czyżby jakiś Chińczyk zapomniał zapakować tu i sobie przypomniał? Wątpię, by sobie przypomniał. A instrukcja, jest instrukcja i to nie jest książeczka. Pomimo 250 klocków pchali to na minimalnie większe niż zwykła instrukcja. Wy coś tu widzicie? Ależ to, moi drodzy, będzie ciężkie. Ależ to będzie ciężkie. Ależ mamy przypuszczalnie do czynienia z szajsem. Nie bójmy się tego słowa. Podstawka, która w Lego mniej więcej to było 8x8, tu mamy pierdylion na pierdylion. No, weźmy jeszcze tego klocka. Ja cię przepraszam, klocku. Bardzo cię przepraszam, ale muszę to sprawdzić i pokazać widzom. Czy ty tu pasujesz? Nie pasuje. Tyle dobrego, że to nie jest, wiecie, kompatybilne z innymi klockami. Zresztą, ba, nie pisało o tym na opakowaniu, więc no nie powinny być. Ależ to jest 250 klocków. W czymś dzielego by 50 nie zmieściło. Dodatkowo worek jeszcze się buntuje, ale nie wygra z nami. Nasza wiedza jest tutaj. Powiem wam szczerze, to będzie ciekawe. Nie wyobrażam sobie, bym ja mógł to jakoś złożyć w jakikolwiek sposób. No nie oszukujmy się, po prostu to jest malutkie. Ja tego w rękach nie mogę zmieścić, ale spróbujmy, w ogóle czekajcie, no też zanim... No dobra, wchodzi, ale no spójrzcie, no co to jest? No dobra, jakoś się to da montować. Znaczy ja się tego spodziewałem, że to jest tak małe, bo mówię, nie oszukujmy się w tak opakowaniu 250 klocków i tak dalej. No ale tym czymś po prostu wszelkie moje oczekiwania przeskoczyli, wszelkie, kochanieńcy, wszelkie. I myślę, że cóż, bylibyście srogo... Normalne klocki, nie wiem czemu tak... Bylibyście srogo pewnie zawiedzieni, gdybyśmy tego nie zrobili wam na speedbuildzie. To mi zajmie naprawdę z pół godziny. W sensie mój speedbuild, może wasz będzie przyspieszony szybciej, to będzie szybsze. No ale spójrzcie, jakie mikruski, naprawdę, jakie to wszystko jest mikro, dla porównania. Zwykły klocek Lego. Dla porównania, moi drodzy. A kontra to coś, to jest naprawdę, no, mikruski, 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 mikruski. Mógłbym 100 razy się powtórzyć mikruski i to ich rozmiarów nie zmieni. Ja nie wiem, czy Chińczyki miały jakieś, wiecie, kompleks, że oni mają wszystko małe i klocki też, czy co, ale no, że tak to wygląda. Ja się, kochani, poświęcę, zrobię wam to na speedbuildzie, ale wybaczcie, wezmę krzesło, bo zgaduję, że to potrwa dłużej. Nie mam pojęcia, jak ja się w tej instrukcji odczytam. Może się jakoś uda, może. Próbujemy, tak? Na speedbuildzie, ra. Matko bosko, klocka, no! Co tu się robi w ogóle? To, bo wiecie, to nawet nie ma tego opisu, co teraz, nie? Czy to mają być te? No, musimy się tu przyglądać. Jeju, jeju, jeju. Dobra, budujmy.
Dobra, moi drodzy, szczerze poddaję się. Znaczy nie poddaję się, ja to zbuduję spokojnie, ale nie wiem, jak to trwa spilpildzie, ale na żywo trwa to no już 8 minut, 9, nawet 10 dobijamy, a patrzcie, dopiero trzeci krok zaczynam, trzeci z 17. Doszliśmy do takiego etapu, że znaczy to myślałem się, jak to mam zrobić i tak dalej. Kochani, zrobimy sobie tego speedbuildu, bo bym zwariował po prostu. A dopiero mamy tyle, po 10 minutach, to jest naprawdę robota na półtorej godziny. I to i tak przyzwyczaję, że coś mi się zaraz nie rozjedzie, nie rozpadnie. Przykro mi to mówić, ale nie obejrzycie speedbuildu tego czegoś. Ja was zaproszę jednak na gotowy produkt. Wybaczcie mi najmocniej, ale no... Nie dam rady, nawet nie mam tyle pamięci na aparacie, żeby to teraz wam wyrobić. Widzimy się w gotowym konstrukcie, ale chciałbym rzec, nie zostawiajcie mnie tu na 2 godziny. Kto mi zrobił ten prezent? Kompletna całość. Wybaczcie, że tak mówię, ale po prostu tak opadłem z sił, budowałem to no, ponad 2 godziny chyba. Ta instrukcja po prostu jest tak nieczytelna, a najgorsze w niej to jest, spójrzcie, na przykład budujemy wielopoziomowo, że w jednej instrukcji, no gdyby nie zaznaczyli tu jeszcze kolorów, które są nowe, które są stare, to byśmy w ogóle mieli padaka, że hej! Ale spójrzcie, no mamy na przykład, widzicie, pierwszy poziom, na to drugi nakładać, te klocki są szczepione, nie, to jest po prostu kosmos instrukcyjny. Całość prezentuje się tak i uwierzcie mi, nawet nie wiecie, ile razy miałem ochotę kliknąć sobie. Uwierzcie mi, ile się przy tym nerwów najadłem. Boję się w ogóle teraz machać tak rękami, bo się, widzicie, to się telepie. To się raczej nie rozpadnie, ale jakby to się rozpadło na części pierwsze, uwierzcie mi, skończylibyśmy to w recenzję w sekundę. Ten zestaw, Doktor Star, tak jest, ja już chyba wiem, o co chodzi. Doktor Star oznacza to, że trzeba wezwać doktora. Ta zabawka jest to coś dla masochistów, naprawdę masochistów. Ponad 2 godziny budowania, no mówię, spójrzcie, jak maluśkiego kloca. I ja i owszem, oni się tu chwalą, że world's smallest building blocks. I abyśmy byli mądrzy, przestali to przed zakupem. Choć oczywiście nie możemy wierzyć, że w środku znajdziemy, wiecie, taką konstrukcję wielkości Lego. Co do zasady, patrząc na pudełko. To jest złe. To jest, kochani, złe. To jest coś, co jak człowiek to tworzył, Chińczyk to tworzył, to diabeł się cieszył i śmiał w niebo głosy. Całe piekło się śmiało, że nadchodzi niewypowiedziane zło. Naprawdę, ta zabawka jest masochistyczna. Po prostu, budując ją, żadna przyjemność, te maluśkie klocki, ta instrukcja jakże nieczytelna. Jeżeli macie jakiś znajomy ze skłonnościami sadomaso, wow, oni po prostu będą w 7 niebie. Oni będą chcieli każdy zestaw z tej serii. Jeżeli jednak są normalni, nie liczcie, że będą chcieli w ogóle cokolwiek z tej serii. To jest po prostu padaka. Sam fakt, że musiałem 2 razy przekładać tą recenzję, bo mnie tak szarpało już przy budowie tego. Na raz nie dałem rady tego zbudować, no ale dobra, jeszcze obejrzmy to wokół. Po prostu, kochani, ani to, mówiąc szczerze, fajne, ani to zabawne, ani to ładne, ani tym się pobawić, ani to ozdob, ani to po prostu nic. No o dziwo, trzyma nam się to na tym klocuszku tutaj, o dziwo. Natomiast widzicie, bywa i tak, że te klocuszki tu jak te stópki odpadają gdzieś. Mimo wszystko, mimo dociskania na siłę, gdzieś w tych szczelinach, no znaczy widzimy właśnie szczeliny. No i właśnie to jest to najgorsze, że te szczeliny widzimy. Wiele jest takie, że jakbyśmy tutaj, kurde, tyrpli, to by nam to odpadło. A uwierzcie mi, to nie będzie łatwo przytwierdzić z powrotem. A ja się boję tego dotykać. Tak jak mówię, no, postawić na półce, okej, może to stać, ale nie wiem, kim trzeba być, by mieć to na półce i się jarać. Budowa jest po prostu tragiczna, ta wielopoziomowość, jest po prostu źle. Zostało nam w ogóle dużo takich klocków, naprawdę, chyba 1/3 opakowania klocków zapasowych. Nie będę ich pokazał, po prostu nie mam siły już stać, żeby tego zbudować. Mówię, no, jest to coś, co jedynie można postawić na półkę, bo pobawić się tym w żaden sposób nie pobawisz, nie dotkniesz tego, nie polatasz tym. Może to pełnić tylko i wyłącznie funkcję ozdoby na półkę i nic więcej. I jej owszem, trzeba docenić jakiś kurz, no jest to w miarę fajnie, przestrzennie, 3D zbudowane. Tego zestawikowi odmówić nie można, mimo wszystko z normalnych klocków może nawet byłoby i to zabawne, ile taka twarz kogoś jara. Kochani, naprawdę... Nie! Żyjesz? Cała jesteś? Nie! Dobrze, jest cała. Możemy teraz pokazać, możemy się tym bawić, tak, tak się możemy tym bawić, ale musielibyśmy być chyba, no nie do końca zrównoważeni psychicznie, by nam się to podobało, kochańcy. Także mówię, nie jest to ani zabawka do zabawy,
Ozdoba raczej też średnia. Nie wiem, do czego do końca by to miało służyć. No właściwie jedynie jako ozdoba, można by powiedzieć. Jakoś kloca, no powalać, nie powala, co do zasady nie może przy tak małym klocu. I bądźmy szczerzy, to też nie jest tak, że w ogóle to jest tragiczne. Znaczy, to jest tragiczne, co do zasady, dobra. Ale ciężko nie odnieść wrażenia, że ktoś chciał dobrze, ktoś tworząc to chciał dobrze, myślał, że będzie dobrze, naprawdę wygląda, że ktoś myślał, że to kogoś będzie jarać, że ktoś to będzie kupował. I być może są kraje, gdzie tak jest, ale ja wam odradzam to z całych sił. Ktoś po prostu pomyślał, że takie malutkie klocuszki się świetnie, prawda, sprawdzą, jeśli ktoś się będzie tym bawił i naprawdę jarał. Nie, po prostu ten pomysł założenia był zły. Nie mam jak bronić tej zabawki. Jest, mówię, masochistyczna. Naprawdę nadenerwowałem się przy niej więcej niż na wszystkich odcinkach WTF razem wziętych. Serio mówię teraz. No i ciężko, tu nie chcę, mówię, być jakiś brutalny, wystawiać takiej niskiej oceny, czy muszę wystawić niską ocenę, natomiast mówię, twórcy chcieli dobrze i się naprawdę starali i świadczą opakowanie jednak i sam pomysł budowania. Po prostu im coś nie poszło. O i tyle, no wzięli jakieś dofinansowanie na firmę i no reszta nie pykła. Kochani, nie polecam tych klocków. Ocena raczej bliżej jedynki, dwójki niż wyżej. Ależ to był zły zestaw. Ja was pozdrawiam bardzo, oglądajcie inne lepsze odcinki, bo dużo gorszych chyba nie ma, chociaż coś by się znalazło. Dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek na tym kanale i do zobaczenia wkrótce, bye. Ależ mnie ten zestaw wyczerpał.